Excellency's presence, Madam Commissioner, fellow journalists, thank you for being with us on this joint press conference. However, it's going to be really short since we have time only for two questions. And my request is, please identify yourself and the media outlet you represent, and which is most important, please specify to whom your question is addressed. So working language is English, and I think we can start from Ukrainian media. Augustinas. Stop the Russian war machine, and what do you say to the governments of Slovakia and Hungary raising major obstacles to the gradual oil embargo as well? Hungarian government even raising doubts if it can support the gradual embargo at all. Thank you very much. I will start probably. First of all, I would like to stress once more how important this is. Independence, increase our independence from the supply of Russian energy resources. But if we are talking about the gas, of course, we have to keep in mind that interconnections are only the part of the solution, only the part of the solution of the problem. And the problem is to have all the necessary facilities. For example, we already have LNG terminals in Klaipeda and Svinoujscie. We have gas storage facility in Chukalne. And this is very important that at the same time we have the possibility to import the gas from the other countries except Russia. And also we have to build interconnections, which are critically important in order to create single market for functioning of the gas supply. And this is the case. Yes, we can develop the system, and surely it will be developed. I have in mind that there are the plans to establish one more LNG terminal in Estonia. Latvia, as I heard, is considering the possibility to build, establish LNG Terminal 2. And I think it will just create all necessary preconditions to say just enough. We are just ready to cut off all the ties with Russian gas supplier, Gazprom, and this is already the case today. Other issues are very important too, and I am looking forward to implement this energy synchronization project, which is will be critically important for the Baltic region too. And this example of people establishment shows that if we want and if we have strong political will, we could implement the projects even sooner than expected. So it's a very good example for a synchronization project. It could be implemented and finalized even sooner than expected, probably already in the first quarter of 2024. Of course, I have in mind not the Harmony Link, but the Litvold Link, which creates all necessary preconditions to operate in isolated mode much sooner. So now everything is in our hands, and of course we have very strong contributor and supporter. This is European Commission. Thanks a lot for implementation of this project, and I am looking forward to see continued support also in implementing energy synchronization project, which will be probably finalized or complete
our huge work, which took probably decades, to become independent from the Russia, and to stop this manipulation, stop this blackmailing, and we are ready to show our example, to expose our example to other European countries too. President Duda, please. President, Madam Commissioner, ladies and gentlemen, now we are facing Russian assault against Ukraine, but we have to remember that when we decided to and we started to build this pipeline in 2015, nikt nie wyobrażał sobie możliwości nakładania sankcji na Rosję. Nikt nie sądził, że będziemy potrzebować alternatywnych źródeł dostaw i że musimy dywersyfikować takie źródła z myślą o odcięciu się od rosyjskiego gazu i dostaw gazu z Rosji. Obawialiśmy się raczej szantażu ze strony Rosji. Działań, które Rosja mogłaby podejmować przeciwko nam. Tego, że to Rosja mogłaby chcieć odciąć dostawy gazu. Ale tu mamy odpowiedź. Ten gazociąg stanowi źródło bezpieczeństwa. I taki był główny zamysł jego powstania. Dziękuję. Dziękuję Państwu. W pełni się zgadzam z panem prezydentem Dudą. Niniejszy projekt jest projektem z dziedziny bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie. Niezależność od rosyjskiego gazu to element bezpieczeństwa energetycznego Europy. Pytał pan o embargo Unii Europejskiej względem rosyjskiego gazu i ropy. W Łotwie, ale myślę, że tutaj zdanie Litwy i Polski jest bardzo podobne. Popieramy takie embargo ze świadomością, że nie da się go zrealizować z dnia na dzień. Ale widzimy, jak duży postęp już zaszedł na drodze do realizacji tego celu, uniezależnienia się od rosyjskiego gazu i ropy przez całą Europę. Jesteśmy tu jednymi z pierwszych krajów, które taką niezależność realizują i swoim przykładem pokazujemy, że jest to możliwe. Jestem przekonany jednak, że niedługo będziemy świadkami ogólnego embarga na rosyjską ropę i gaz w całej Europie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Unia Europejska znacznie lepiej jest przygotowana na zaburzenia dostaw gazu i ropy z Rosji niż jeszcze kilka lat temu, kiedy na 13 dni były te dostawy wstrzymane. Dysponujemy zapasami rezerwowymi, możliwością wzajemnego wspierania się przez sąsiadujące kraje, jeśli chodzi o dostawy gazu poprzez gazociągi i terminale LNG. Te zapasy rezerwowe zostały zgromadzone, świadcząc najlepiej o tym, jak kraje członkowskie mogą reagować na taką sytuację, wobec której stanęła w ubiegłym tygodniu Polska i Bułgaria. Jeśli chodzi o embargo na ropę, proponowano je w takim kształcie, aby wszystkie produkty ropopochodne, ropa surowa i ropa przetworzona, dostarczana tankowcami i przez rurociągi,
została obłożona embargiem, które wpłynie w znaczącym stopniu na Rosję. Wówczas wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej będą miały możliwość znalezienia innych dostawców, ponieważ rynek ropy surowej globalny oferuje nam alternatywy. Oczywiście kraje bez dostępu do morza stoją tutaj wobec większych wyzwań niż te kraje, które mają swoje własne terminale portowe, ale wszystkie kraje członkowskie mogą uwolnić się od ropy rosyjskiej i jest to element kluczowy 6. pakietu sankcji. Natomiast już od 1. pakietu sankcji kierowaliśmy je przeciw rosyjskim rafineriom, tak aby z dnia na dzień zdolność Rosji do produkcji produktów ropopochodnych istotnie się ograniczała ze względu na braki sprzętowe konieczne, aby obsługiwać i utrzymywać te rafinerie. Jeszcze jedno pytanie od polskich mediów. Dzień dobry, Jacqueline Skowrońska, Telewizja Polska. Chciałabym pytanie skierować do prezydentów Polski i Litwy. W jaki sposób wspólna polityka prowadzona w obliczu wojny w Ukrainie wpływa na stosunki bilateralne między Polską a Litwą? Zadaję to pytanie, ponieważ niektórzy komentatorzy opisują obecną epokę jako epokę prezydentów Dudy i Neusedy. W jaki sposób stajecie panowie prezydenci wobec wyzwań teraźniejszości i przyszłości? Moja relacja z przyjacielem Andrzejem jest na bardzo dobrym poziomie i nie wpływają na nią żadne czynniki zewnętrzne, takie jak Ukraina. Powiem więcej, nasza relacja długotrwała i wypróbowana umocniła się jeszcze bardziej, bo tak wiele nas łączy, nie tylko w tym, jak myślimy, ale także w tym, jak działamy. Pozostajemy w bardzo bliskim kontakcie. Wszystkie państwa bałtyckie i Polska są też w bardzo bliskim kontakcie z panem prezydentem Zełenskim, więc jest to czas bardzo dobrego wzajemnego zrozumienia, docenienia przywództwa. I widzę tutaj spełnione wszystkie te warunki wstępne u panów prezydentów, konieczne, aby tak było. Więc nie ma między nami konkurencji, rywalizacji. Wszyscy robimy to, co do nas należy. Wspieramy Ukrainę. I miejmy nadzieję, że dołączy do nas jeszcze więcej przywódców Unii Europejskiej, tak aby z jeszcze większą skutecznością dalej to czynić. Myślę, że nasza obecność tutaj podczas tej uroczystości i ten gazociąg, który jest jej tematem, to namacalny znak jakości relacji pomiędzy Polską a Litwą. Mogę również dodać, że jest to namacalny znak relacji między Polakami a Litwinami i namacalny znak naszych wzajemnych relacji, mojej i pana prezydenta Litwy. Więc dziękuję raz jeszcze, panie prezydencie, za wszystkie działania, dzięki którym możemy łączyć nasze kraje. Nie tylko sercem i słowem, ale również niezmiernie skutecznym i znaczącym działaniem naszą infrastrukturą. I widzicie państwo, na niebie nie ma żadnej chmury. To bezchmurne niebo to najlepszy obraz wzajemnych relacji litewsko-polskich. Dziękuję bardzo.